Dojechałam właśnie do kliniki, proszę bardzo, oto dowód. I jestem już po konsultacji z anestezjologiem, czekam na pana doktora i za chwilę będę miała operację. Za chwilę będę miała operację powiększenia biustu. Teraz będę bredzić, bo jestem zestresowana. Myślę, że najlepiej jak odezwę się, jak już będzie po. Dzień dobry, moi mili. Ja już jestem po operacji, jakąś godzinę temu, ponad godzinę temu mnie wybudzono. Jestem podpięta do kroplówki, leżę już sobie w swojej salce. Zaraz sobie coś odpalę, może uda mi się zasnąć. Mam swoją podusię, trochę żałuję, że nie zabrałam tej większej poduszki, tylko taką podróżną. Boję się, że mi gdzieś tam głowa zleci, ale chyba raczej nie będę się specjalnie ruszać. Jeżeli chodzi o ból, no to zaraz po wybudzeniu ten ból był dosyć spory. No i w ogóle to jest takie nieprzyjemne uczucie. Natomiast do wytrzymania to jest porównywalne do tego, jakbym przesadziła na siłowni z wyciskaniem na klatę. To jest ten ból. Taka ciekawostka jeszcze. W materiale, który realizowałam z panem doktorem w rozmowie wczoraj, dzień przed operacją, mierzyłam sizery. I mierzyłam sizery, które miały chyba 330 ml i myśleliśmy, że się na to zdecydujemy. I powiem wam, że chodziło mi po głowie w domu, że ja bym chyba chciała mniejsze. Bo ja w ogóle chciałam, żeby ten biust był nadal mały. I dzisiaj jak przed pan doktor, to pierwsza rzecz, jaką powiedział, to powiedział, że chciałby to pójść jeszcze raz wszystko pozakładać i przymierzyć, bo on też sobie tak pomyślał i to wyszło też od niego. Więc wyszło na to, że implanty są mniejsze, mają 290 ml. Dostałam jakieś mniejsze środki przeciwbólowe, bo no słuchajcie, po tej operacji to jednak boli. I łykam tabletkę, kładę się, może uda mi się zasnąć. Potem tylko byle do jutra i do domku. Mam na sobie taki specjalny stanik, uciskowy stanik. Powiem, że kojarzy mi się to trochę całe to uciskanie z tym, jak miałam złamane żebro. A jak być może niektórzy z was wiedzą, miałam żebra połamane kilkakrotnie. Tylko to jest taki ból, który przypomina, jakby te wszystkie żebra były naraz połamane. Więc jest to dosyć ciekawe, no. Idę umyć buzię i biorę ostatnie jakieś leki i kładę się spać, bo jestem totalnie wymęczona. Dzień dobry. Właśnie się obudziłam. Przespałam dokładnie 7 godzin. I pani pielęgniarka powiedziała, że spałam perfekcyjnie w nocy. To znaczy, że się nie przekręcałam na boki. I myślę, że tutaj duża zasługa jest też tej poduszki właśnie, o której wam mówiłam. I jest to poduszka Tempur. Ja o tym mówiłam w vlogu wakacyjnym, że od jakiegoś czasu tylko na tych poduszkach śpię. To jest akurat taka wersja podróżna. Ją się zwija w taki mały rulonik i można ją ze sobą wszędzie zabrać. Ona jest tak fajnie wyprofilowana, że trochę trzyma tę głowę w jednym miejscu. Więc jeżeli musicie spać na przykład na plecach albo tylko na boku, to tym bardziej wam tę poduszkę polecam. Na razie mnie nie boli. Na razie mnie nie boli. To jest bardzo ciekawe. Zaraz zjem śniadanie, połknę antybiotyk i przyjedzie po mnie Maciek i wychodzę. Właśnie dostałam śniadanie. Zapieram się za jedzenie, czekam na pana doktora, no i jadę do domu. No ciekawe, jak się będę czuła przez te pierwsze dni. No i jestem już gotowa do wyjścia i ruszam się bardzo dobrze. Mam szeroki zakres ruchu rąk, mogłabym to zrobić jeszcze bardziej, ale nie będę się popisywać. Generalnie jest super, nie spodziewałam się tego, że będzie tak super. Jak widzicie, efekt nawet w korsecie, nawet z opuchlizną wydaje się być bardzo naturalny. Ja się nie mogę doczekać, kiedy już ten obrzęk zejdzie, ale widziałam mój biust dzisiaj bez tego korsetu i powiem, że już mi się podoba. No, także zobaczymy po wszystkim i jestem w dobrym nastroju i nic mnie nie boli, więc myślę, że już nawet środków przeciwbólowych żadnych brać nie będę. Słuchajcie, udało mi się nawet trochę zaścielić łóżko, czyli to oznacza, że ruszać się mogę jak najbardziej. Jestem już gotowa, ubrana. Na wizycie z panem doktorem porannej już miałam okazję zobaczyć swój biust i powiem szczerze, że nawet z obrzękiem i tak
taki świeżo poprezentuje się bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Jestem, no nie mogę się doczekać tego efektu końcowego. Nic mnie praktycznie nie boli dzisiaj. W sensie mam takie uczucie tylko jakbym była po siłowni, gdzieś tutaj miała trochę mięśnie bardziej nadwyrężone, ale tak naprawdę mam pełen zakres rąk, nie czuję nigdzie żadnych spięć, już nie czuję takiego rozpierania w okolicach klatki piersiowej, nie wiem czy to się jeszcze zmieni. Będę Was informować na bieżąco tutaj, w tym vlogu będę robiła update. W każdym razie no, czuję się bardzo dobrze. Jedziemy już sobie do domu, ja na osłodę mam pończuszki i zjem je wszystkie. Tego też zjem. Nie. Tak. A powiedz, że przyjechałem po ciebie, że rycerz w pięknej zbroi. Bardzo lubię Maćka w tej bluzie, bardzo ładnie do niego pasuje. Jest bardzo przystojny. Także przyjechał po mnie rycerz w matowym rumaku. Dzień drugi po operacji. Wczoraj powiem szczerze, że byłam pełna nadziei, ponieważ obudziłam się bez bólu i w ogóle bardzo dobrze przespałam noc, ale to też dzięki tabletce nasennej, którą dostałam na miejscu w szpitalu. Właściwie do wieczora było super, nawet się przespacerowałam i w ogóle byłam taka dosyć aktywna, robiłam wszystkie ćwiczenia bez problemu. I potem wieczorem zaczęło mnie boleć i bardzo mi się źle spało w nocy i dzisiaj mnie boli. Zrobiłam ćwiczenia, ale wymagało to sporo spięcia z mojej strony. Boli, no ale jestem po operacji, więc to nic dziwnego, że boli. Natomiast mogłoby się już to skończyć. Jestem też opuchnięta dosyć mocno na całym ciele. Także nie jest to komfortowa sytuacja. Jestem ciekawa, czy po ilu dniach w ogóle to jakoś tak zelżeje. No, w każdym razie operacja nosa jest bezbolesna przy tym. O, nie mogę trzymać telefonu tak uniesionego. Także odpoczyłam sobie dalej, zaraz będę znowu ćwiczyła. Dzień trzeci od zabiegu. Dzisiaj jest trochę lepiej, ale wpływ na to mają oczywiście środki przeciwbólowe. Dużo lepiej mi się też wykonywało ćwiczenia. Mój zakres ruchu rąk jest już naprawdę właściwie całkowicie normalny. Dzisiaj też ściągnęłam sobie plastry i mogłam zobaczyć szwy. No, piersi wyglądają w tym momencie troszeczkę dziwnie, jak dwa takie pociski, ale są nieduże, więc jeżeli jak już zejdzie opuchlizna, to będą jeszcze mniejsze, a mi właśnie na efekcie takich naturalnych, niedużych piersi zależało, także no nie mógł się doczekać tego, żeby ta opuchlizna i ta twardość w ogóle, żeby ich kształt już był taki, jaki być powinien, bo na razie jest dziwny, na razie jest taki lekko wgniecenia jakby w okolicy tych szwów i oczywiście to jest wszystko całkowicie normalne i też to takie ich, takie, wiecie, takie wycelowanie, no ale zobaczcie, nawet kiedy mam bluzę i ten stanik, to nie wygląda w ogóle, żeby tam specjalnie dużo się zmieniło, także no ja się cieszę. Ja widzę już te pytania, po co to robiłaś, jak nie widać. No, o tym opowiem innym razem. Dzisiaj chciałam zrobić tylko taki update szybki. A, no i nadal nie śpi się dobrze, bo ja nie umiem spać w tej pozycji takiej lekko uniesionej, natomiast tak jak wspominam, ja nie mam problemu ze spaniem na plecach. Jeżeli ktoś ma problem ze spaniem na plecach, no to tutaj faktycznie problem staje się jeszcze poważniejszy. Dzisiaj poniedziałek, czyli od operacji minął już prawie tydzień. Wczoraj był dzień, kiedy nie musiałam w ogóle żadnych tabletek przeciwbólowych po raz pierwszy zażywać. I to było ciekawe, dlatego że dzień wcześniej, jeszcze w sobotę, naprawdę miałam ból taki, że nie mogłam jeszcze bez tabletek normalnie funkcjonować w ciągu dnia. A już w niedzielę było w porządku. Zawsze wieczorami te piersi stają się troszeczkę bardziej twarde, trochę bardziej takie doskwierające, więc w niedzielę też nieco bardziej odczułam, natomiast to już nie było takie uprzykrzające życie. No, dzisiaj obudziłam się okej, kiedy wstajecie rano, a to będę o tym wszystkim jeszcze opowiadała dokładnie, kiedy wstajecie rano, te piersi też są takie troszeczkę bardziej obrzęknięte, opuchnięte.
I to też jest całkowicie normalne, dlatego że przez całą noc się nie ruszacie i po prostu wszystko tam stoi w środku, trzeba to rozruszać, trzeba zrobić masaż. No, jeszcze nie minął cały tydzień, a już objawy te bólowe minęły, a w pierwszych tych kilku dobach one były naprawdę dosyć przykre. Nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast od samego początku zaznaczam, że ja się starałam ruszać, starałam się więcej czasu spędzać w pozycji siedzącej, czy spacerując sobie, chodząc, ruszając się, tak sobie tańcząc delikatnie na przykład, po to, żeby to ciało było cały czas w ruchu, po to, żeby opuchlizna schodziła, bo całe ciało jest opuchnięte. Przynajmniej w moim przypadku tak było, że całe ciało było opuchnięte, i brzuch, i nogi. Także ja się starałam, żeby ta raz, że robić taki masaż odprowadzający limfę, a dwa, żeby właśnie cały organizm rozruszać. No i ręce też moje się ruszają bardzo, bardzo swobodnie. Mogę zupełnie swobodnie trzymać też telefon, kiedy do Was mówię i się nagrywam. Także no super. W sensie jestem na razie ze wszystkiego bardzo zadowolona. Te piersi robią coraz bardziej miękkie. Dokładnie tydzień temu odbyła się moja operacja powiększenia biustu. Stan dzisiaj jest dobry. Już nie muszę brać leków przeciwbólowych. Oczywiście boli nadal, tylko to już nie jest taki ból, który powoduje, że jest w jakiś sposób utrudnione takie normalne życie, więc można normalnie się poruszać. Zakres rąk już mam właściwie pełny. Od samego początku mogę się również sama myć, więc tutaj też się nic w tej kwestii nie zmieniło. Myślę, że już uda mi się też samodzielnie umyć włosy, bo do tej pory musiał to robić ktoś. Na ten moment ból, który odczuwam, to taki ból, który trochę przypomina, jakby się fiszbiny ze stanika wbijały gdzieś tam w żebra. Bardziej dyskomfort niż ból. Po prostu jest to takie jednostajne, ciągły ucisk w jakieś miejsce i niespecjalnie potrafię zlokalizować, o co tutaj dokładnie chodzi, bo to nie jest też dokładnie w tym miejscu, w którym jest blizna, to też nie jest takie uczucie ciągnięcia, no ale jakby na ten moment domyślam się, że to jest zupełnie normalna rzecz. W końcu minął dopiero tydzień i w tej chwili najbardziej denerwujące jest noszenie tego stanika, tego gorsetu. To mnie strasznie wkurza. Jest to naprawdę bardzo, bardzo irytujące. No ale można go ściągać tylko na moment mycia się i to wszystko. A teraz czas na takie szczegółowe podsumowanie. Moja operacja odbyła się 27 września, czyli od mojej operacji minął dokładnie miesiąc i 5 dni, dzisiaj jest 2 listopada. Zacznę mało konwencjonalnie, zacznę od suplementacji, bo zanim do samej operacji doszło, to oczywiście macie serię spotkań z lekarzem, na których macie zlecone badania, o których już Wam w poprzednim odcinku wspominałam. Tam też tę listę badań Wam podawałam, także jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam Was do poprzedniego odcinka o tematyce operacyjnej, ale oprócz tego możecie jeszcze ze swoim lekarzem omówić ewentualne przyjmowanie suplementów diety. Warto jest również wspomnieć swojemu lekarzowi, jakie na dany moment przyjmujecie suplementy diety i do tych suplementów diety zaliczałabym również zioła, jeżeli takowe w Waszej diecie występują, bo nie wszystkie zioła i nie wszystkie suplementy dobrze współgrają z operacją, z zabiegami, z lekami, które są wtedy w trakcie tej operacji podawane, więc warto wszystkie takie informacje podać. W momencie, kiedy będziecie rozmawiali czy to z anestezjologiem, czy ze swoim lekarzem, pamiętajcie, żeby wszystkie, no, nawet te najbardziej takie trywialne mogłoby się wydawać informacje podać, bo lepiej powiedzieć trochę za dużo, niż czegoś nie dopowiedzieć i potem mieć z tego powodu problemy. Także w moim przypadku, przed moją operacją, moja suplementacja wyglądała właściwie tak samo, jak wygląda przez cały czas. Przyjmowałam kolagen, przyjmowałam odpowiednie witaminy, wszystko oczywiście dobrane pod potrzeby mojego organizmu, dlatego nie będę Wam dokładnie podawała co, jak, w jakich dawkach i tak dalej, dlatego że każdy z nas potrzebuje nieco innej suplementacji i to, co jest dobre dla mnie, niekoniecznie będzie dobre dla Was. W poprzednim filmie, w którym razem z panem doktorem omawiałam dla Was bardzo dużo informacji na temat samych implantów, wielkości tych implantów, kształtu i tak dalej, przymierzałam dwa różne rozmiary sizerów. Tak wyglądałam w mniejszych, tak wyglądałam w większych. I zdecydowaliśmy się z panem doktorem na rozmiar pomiędzy 330, tam były takie rozważania. Natomiast przed samą operacją, w dzień przed samą operacją, kiedy
Oglądałam sobie zdjęcia z tego dnia nagraniowego naszego. Doszłam do wniosku, że ja jednak chciałabym te piersi mieć jeszcze mniejsze. Czyli takie, jak mierzyłam początkowo. I pomyślałam o tym, że przecież jest jeszcze czas na to, żeby wszystko zmienić. I że w dzień operacji, kiedy przyjdę jeszcze porozmawiać z panem doktorem, bo zawsze jeszcze jest taka rozmowa przed samą operacją, to stwierdziłam, że chciałabym jeszcze na ten temat porozmawiać i raz jeszcze spróbować dobrać rozmiar sizerów. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie do operacji, to na 6 godzin przed operacją nie wolno niczego jeść i nie wolno za bardzo niczego również pić. Więc jeżeli chodzi o picie, to można sobie tam zwilżać usta wodą, natomiast no nie jest dobrze widziane nawet picie wody. Ale to są też takie informacje, które przed operacją dokładnie otrzymacie od lekarza. Natomiast 14 dni przed operacją jest zalecane, żeby zrezygnować z przyjmowania pewnego rodzaju leków, między innymi aspiryny, polopiryny i innych leków, które zaburzają krzepliwość krwi i zrezygnować z palenia papierosów. Tutaj pan doktor mówił również, żeby zrezygnować z tego palenia papierosów już na zawsze. Najlepiej by było. Także po operacji jest dobrze, żeby nie wracać do nałogu, ze względu na to, że palenie papierosów bardzo mocno obniża gojenie się tkanki, odnawianie się komórek, no i źle wpływa po prostu na gojenie się ran, dlatego jeżeli chcecie dobrze się goić i chcecie dobrze wracać do zdrowia, to warto z tych papierosów zrezygnować. Dla mnie nie był to specjalny problem, dlatego że ja z papierosami takimi tradycyjnymi w ogóle nie mam romansu żadnego. Ja sobie romansuję z wkładami podgrzewanymi i to też tylko tak bardzo mocno imprezowo, dlatego na szczęście dla mnie to nie był specjalny problem. Jeżeli chodzi o alkohol i o wszelkie inne używki, to już musicie oczywiście pytać lekarza, natomiast wiadomo, im bardziej higieniczny tryb życia prowadzicie, tym lepiej dla waszego powrotu do zdrowia. Jeżeli chodzi o to, jak spakować się do kliniki, to widziałam kilka filmów na ten temat i wszystko to, czego się dowiedziałam z tych filmów, w moim przypadku się nie sprawdziło, ze względu na to, że w tej klinice, w której ja miałam wykonywaną swoją operację, czyli w klinice Szczyt Charytonowicz, właściwie niczego nie musiałam pakować ze sobą, czyli nie musiałam zabierać ze sobą piżamy, nie musiałam ze sobą zabierać kosmetyków, chyba że oczywiście potrzebowałam jakichś kosmetyków specjalnych, a owszem potrzebowałam, dlatego że zabrałam całą swoją pielęgnację, taką, żeby te pielęgnacje w okolicach twarzy móc swobodnie wykonać. Nie musicie zabierać ze sobą kapci, no właściwie niczego nie musicie ze sobą zabierać, oprócz ładowarki, telefonu, tych takich, nie wiem, słuchawek, najpotrzebniejszych rzeczy. Zabrałam ze sobą wygodny dres, z bluzą zapinaną, żeby po prostu niczego przez głowę nie musieć przeciągać. Zabrałam ze sobą poduszkę ortopedyczną, na której śpię ze względu na moje problemy z kręgosłupem, ale też ze względu na to, że ta poduszka ortopedyczna trzyma bardzo ładnie głowę w tym ułożeniu takim na wprost i nie przekręca wam się ta głowa na boki i nie wykonujecie automatycznie tego ruchu, kiedy próbujecie się na bok przekręcić, ponieważ po operacji przez kilka miesięcy na boku leżeć nie będziecie mogli, więc taka poduszka ortopedyczna może okazać się być bardzo przydatna. I ja ze sobą tę poduszkę zabrałam. Zabrałam również ze sobą poszewkę na poduszkę, dlatego że ja śpię na tej jedwabnej poszewce, więc swoją poszewkę zabrałam, ale to już takie moje widzimisię. Zabrałam oczywiście swoje kosmetyki do pielęgnacji, natomiast wszystko, ręczniki, mydło antybakteryjne i inne takie wszystkie podstawowe rzeczy były już tam na miejscu. Zabrałam ze sobą łyżkę do butów, dlatego że pomyślałam o tym, że będzie mi się trudno schylić po to, żeby ubrać swoje buty, natomiast okazało się, że na miejscu łyżka do butów jest. I oczywiście ładowarka, telefon i to właściwie wszystko. Nie miałam kapci, nie miałam piżamy, no oczywiście czyste ubrania na drugi dzień do zmiany, jakaś bielizna i ten dres, o którym wam wspominałam. Nie miałam natomiast kapci, nie miałam ze sobą piżamy, no i nie miałam tych jakichś tam mydeł i innych takich kosmetyków, bo to wszystko ręcznie
klinika, bo to wszystko było już na miejscu. Nie musiałam również przed operacją zmywać lakieru do paznokci, zarówno manicure, jak i pedicure, a bardzo często spotykałam się z tym, że w innych klinikach należy to wykonać przed zabiegiem. Jeżeli chodzi o tę konkretną klinikę, to nie musicie. Ze względu na to, że klinika jest zaopatrzona w bardzo specjalistyczny sprzęt, to wasze funkcje wszystkie życiowe nie są monitorowane przez to, czy płytka zaczyna wasza paznokcia sinieć, tylko po prostu przez te aparatury, do których jesteście podłączeni, dlatego to po prostu jest bez różnicy. Musicie przed zabiegiem pozbyć się całej biżuterii i całej, to znaczy całej, czyli i pierścionków, obrączek, łańcuszków, kolczyków, ale też piercingu, gdziekolwiek go w ciele macie, więc wszystko, całe żelastwo z siebie wyciągamy. Tak samo sytuacja ma się jeżeli chodzi o makijaż. Makijaż cały usuwamy z twarzy, nie malujemy się przed operacją. I tak samo dobrze jest się przed operacją nie opalać. To znaczy, tak, ja nie mówię tutaj, że w ogóle bezpośrednio przed operacją, ale dobrze jest, żeby ten czas przed operacją był raczej taki, żeby ta skóra miała dobrą elastyczność, bo po opalaniu jednak skóra jest zniszczona. Jeżeli chodzi o moją operację, to ona była wykonywana rano jako pierwsza tego dnia, dlatego cały ten proces związany z niejedzeniem i tak dalej był dla mnie dosyć prosty. Natomiast na miejscu zapytano mnie od razu o moje alergie pokarmowe i ewentualne życzenia, jeżeli chodzi o dietę, bo w klinice możecie sobie wybrać po prostu, czy chcecie mieć dietę wege, czy na przykład bez laktozy, czy macie jakieś właśnie konkretne alergie pokarmowe. Tutaj macie śniadanka, ja dostałam zestaw tradycyjny. Tak jak wspominałam, na miejscu dostajecie piżamę, taką koszulę nocną, krótką, która jest tutaj rozpinana z przodu, więc dostajecie taką piżamę i szlafrok oraz kapcie oraz płyn antybakteryjny, taki mydło antybakteryjne i jesteście proszeni o to, żeby się umyć tutaj w okolicy klatki piersiowej i przebrać w piżamę, przebrać w ten szlafroczek. Chwilę później przyszła do mnie pani anestezjolog i to była moja druga rozmowa z anestezjologiem. Pierwsza rozmowa miała miejsce przez telefon tydzień przed operacją, a druga raz jeszcze właśnie w dzień operacji i właściwie jeszcze raz taki wywiad został ze mną przeprowadzony. O niektóre rzeczy pani anestezjolog się dopytała bardziej szczegółowo. Mogliśmy sobie jakieś rzeczy jeszcze omówić, wytłumaczyć, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, czy jeżeli coś w związku z narkozą jest dla was jeszcze interesujące, czy budzi jakieś wasze wątpliwości, to jest dobry moment na to, żeby to wyjaśnić. Ja was również zachęcam do tego, żebyście śledzili mój kanał, bo tutaj rozmowa z anestezjologiem już niedługo na kanale się ukaże, także tam też myślę, że dużo odpowiedzi na wiele waszych pytań może się pojawić. Zaraz po rozmowie z panią anestezjolog przyszła po mnie pielęgniarka i zabrała mnie do takiej sali fotograficznej, w której z każdej strony zrobiono mi zdjęcie oczywiście klatki piersiowej, i jak się domyślam, to zdjęcie zostanie powtórzone po 3 miesiącach, po to, żeby mieć taki ten efekt przed i efekt po operacji. Następnie pielęgniarka pokazała mi, w jaki sposób po operacji powinnam kłaść się i wstawać z łóżka. To jest bardzo ważne, bo ten sposób kładzenia się i wstawania będzie wam towarzyszył przez kolejne miesiące po operacji. Po wizycie pani anestezjolog przyszedł do mnie jeszcze pan doktor Charytonowicz i miałam z nim właśnie jeszcze jedną konsultację. I tak jak już wam wspominałam, że zastanawiałam się nad tym, żeby właśnie a propos tej wielkości tego implantu jeszcze z panem doktorem porozmawiać, to okazało się, że pan doktor miał dokładnie te same przemyślenia. Zastanawiał się nad wszystkim, o czym ja mu opowiadałam w ciągu wszystkich naszych konsultacji, czyli na jakim efekcie dokładnie mi zależy, a miał być to efekt nie za dużych piersi, jak najbardziej naturalnych i takich, które po prostu, że ta wielkość nie będzie powodowała tego, że ja muszę wymienić całą swoją garderobę, tylko że to będzie dalej w granicach tego, co zrobiłby mi taki naprawdę porządny stanik push-up, jeśli tak można to nazwać. Oczywiście żaden stanik push-up takiego pięknego wypełnienia i takiego ładnego biustu raczej
no, u mnie nigdy takiego efektu nie dał. Natomiast część z Was może się pewnie domyślać, o co mniej więcej mi chodzi. Ale tak jak już Pan doktor w poprzednim odcinku wspominał, ten efekt naturalny dla każdej osoby może oznaczać zupełnie coś innego. Warto jest to sobie bardzo dokładnie przegadać. I ten dzień przed operacją również możecie wykorzystać na to, żeby jeszcze coś zmienić. Więc u mnie skończyło się na implancie anatomicznym 255 ml i tam jest jeszcze taka końcówka CC i tutaj chyba chodzi o to profilowanie tego implantu. Wszystko to w ogóle trwało jak pstryknięcie palcami. Nie miałam właściwie czasu, żeby zadzwonić do Maćka, dać mu znać na jakikolwiek temat. No nie miałam też czasu, żeby posiedzieć i się ponudzić, bo właściwie też za każdym razem, kiedy próbowałam coś tam dla Was nagrywać i jakiegoś vloga kręcić, to przychodziła albo właśnie pielęgniarka, albo fizjoterapeuta, albo pielęgniarka i przeprowadzaliśmy takie rozmowy jeszcze przed operacją. I chwilę później przyszła po mnie właśnie pielęgniarka i zabrała mnie na blok operacyjny i na tym bloku operacyjnym to już było po prostu, to już było totalnie nawet szybsze niż pstryknięcie palcami, bo jesteście w jednym momencie, to w ogóle było super tak zorganizowane, ja jestem pełna podziwu, dlatego że kiedy miałam operowany nos, to cała ta procedura wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj to wyglądało troszeczkę jak taki balet, bo wszystkie osoby, które znajdowały się, cały zespół, który znajdował się na sali operacyjnej, to każda z tych osób miała właściwie jakieś takie konkretne jedno zadanie i wszystkie te czynności były wykonywane właściwie w jednym momencie na mnie, dlatego wszystko to trwało ułamki sekund i właściwie od momentu, kiedy został mi wbity wenflon w dłoń, ja sobie pomyślałam, nie odzywaj się, bo będziesz gadała głupoty, bo pamiętam, że jak podawali mi znieczulenie przed operacją nosa, czy w momencie, kiedy miałam cesarkę, to pamiętam, że gadałam straszne głupoty po tym takim głupim Jasiu, którego się dostaje. Więc pomyślałam sobie, że zamknij oczy i zamknij buzię, po prostu nie odzywaj się. I to była ostatnia rzecz, jaką pamiętam i później już ocknęłam się na tej sali takiej, w której jesteście, taka sala pooperacyjna, to jeszcze nie jest ta sala, w której wy leżycie, później, tylko taka sala, w której dochodzicie do siebie po operacji i tam pod okiem pielęgniarki właśnie dochodzicie do siebie. Mnie obudził bardzo duży ból w klatce piersiowej. Miałam takie uczucie, jakby ktoś siedział mi na piersi, uczucie takiego rozpierania, rozpychania, trochę takiego jakby oparzenia w okolicy klatki piersiowej, dlatego że ta skóra jest tak mocno naciągnięta, to uczucie przypomina właśnie albo uczucie po oparzeniu, albo uczucie, jakie jest po tatuażu, takim dużym tatuażu. Czyli właśnie takie uczucie tej takiej poparzonej, naciągniętej, bardzo obolałej skóry, no i mocny ból w klatce piersiowej. Dosyć mocno przypominający ból, który towarzyszył mi przy okazji, kiedy złamałam sobie żebra, dlatego to połączenie, to kombo było naprawdę mocne. No i zaraz właśnie po przebudzeniu, kiedy powiedziałam pielęgniarce właśnie, że mnie boli, dostałam jakieś tam, prawdopodobnie, tak, to, o ile pamiętam, to dostałam kolejny jakiś rzut środków przeciwbólowych, bo później się już niewiele pamięta. Chwilę później już leżałam u siebie na sali, w swoim łóżku. Leżycie w takiej pozycji uniesionej, nie możecie leżeć na płasko. Bardzo trudno jest zapaść w jakąś drzemkę, pomimo tego, że jest się bardzo zmęczonym. To znaczy w moim przypadku było mi bardzo trudno się zdrzemnąć i nie udało mi się to. Szczerze mówiąc, za każdym razem, kiedy trochę zasypiałam, to miałam problem z oddechem, właśnie z tym bólem w klatce. On był taki mocno rwący, a do tego dochodził ból, który towarzyszył mi przy okazji właśnie tego wenflonu, czyli bolała mnie ręka, ponieważ wenflon gdzieś mi tutaj zahaczał o okolice kostki i czy to antybiotyk, czy to lek przeciwbólowy, który był mi podawany, no było to dosyć bolesne, dlatego no nie było mowy w tym momencie o tym, żeby się zdrzemnąć. Natomiast jeśli chodzi o całą opiekę pielęgniarek, która mi w tym momencie towarzyszyła, no to ona
była totalnie bez zarzutu, to znaczy każde moje tam mięknięcie, stęknięcie było od razu zauważone. Super jest to, że przy łóżku macie przycisk, którym możecie wezwać pielęgniarkę w momencie, kiedy do czegoś jej potrzebujecie. Jeśli chodzi o jakieś wstawanie, o jakieś problemy, które macie zaraz po operacji, to też jak najbardziej możecie pielęgniarkę w takim momencie wezwać. Ja akurat ze wstawaniem, z pójściem do toalety, z takimi rzeczami nie miałam kompletnie problemu. Nie kręciło mi się w głowie po operacji. Właściwie od razu, kiedy zostałam zwieziona do tej sali, byłam już taka totalnie przytomna, obdzwoniłam wszystkich bliskich, dałam znać, że wszystko jest w porządku. Zupełnie normalnie kontaktowałam, zupełnie normalnie mi się mówiło. Nie miałam też problemu właśnie z mówieniem, bo słyszałam od niektórych dziewczyn, że ciężko jest wziąć oddech przy mówieniu. No akurat z tym problemu nie miałam. Miałam bardziej problem z takim ziewnięciem, żeby wziąć taki głębszy oddech w momencie, kiedy leżałam. To tak, to miałam cały czas to uczucie, że miałam ochotę wziąć właśnie taki bardzo głęboki oddech, bo że cały czas to uczucie jakby takie, kiedy chce wam się ziewać. Bo nie mogłam tego pełnego takiego oddechu pełną piersią wziąć. Natomiast właśnie nie kręciło mi się w głowie, nie miałam też mdłości związanych z, czy to z narkozą, czy z późniejszym podawaniem jakichś leków, nic na mnie w ten sposób nie wpływało. Słyszałam, że w sali obok któraś z pań, czy może nawet obie panie, które tam były, właśnie wymiotowały co jakiś czas i też słyszałam od różnych koleżanek, że te wymioty towarzyszyły im zaraz po operacji. No u mnie na szczęście tego nie było. Chciało mi się przepotwornie jeść. To tylko czekałam na to, kiedy dostanę po prostu zielone światło na to, żeby móc zjeść. I to była rzecz, na którą bardzo, bardzo czekałam. Już od razu po operacji zauważyłam, że jestem dosyć mocno opuchnięta. No jest to zupełnie normalne. Jest to jednak operacja, która dotyczy całkiem sporego fragmentu waszego ciała i wasz organizm przeżywa jednak jakiś dosyć mocny szok, więc ta opuchlizna jest czymś naturalnym i spodziewajcie się, że ta opuchlizna nie będzie występowała tylko w okolicach klatki piersiowej, ale może się rozlać na większą część waszego ciała. Ja również miałam opuchnięte brzuch, biodra, uda i buzię także. No i oczywiście tutaj wszystko, czyli gdzieś okolice rąk, no i wiadomo, klatka piersiowa i wszystkie te rzeczy dookoła, gdzieś plecy, tutaj boki pleców i tak dalej. Także to jest czymś absolutnie, absolutnie normalnym. Jeśli chodzi o jakieś chodzenie, czy robienie jakichś rzeczy obok siebie, czy tam sięganie po telefon, nagrywanie, nie miałam z tym w ogóle żadnego problemu. Oczywiście, kiedy długo trzymałam telefon w tej pozycji takiej do nagrywania, no to troszeczkę bolała mnie ręka. Dużo szybciej ta ręka była zmęczona po prostu niż normalnie. No ale to też jest jakby normalne, wasz cały organizm jest osłabiony. Natomiast miałam tę informację taką od razu, że im szybciej zacznę ruszać rękami, oczywiście nie jakoś gwałtownie i nie unosząc je nie wiadomo do jakich pozycji, natomiast tak normalnie po prostu, żeby normalnie jeść, żeby normalnie podnosić ręce, to tym szybciej będę do siebie dochodziła, tym szybciej cały mój organizm będzie do siebie dochodził, tym będę miała lepszy zakres ruchu i ta fizjoterapia, która po operacji będzie miała miejsce, no będzie bardziej skuteczna, będzie wszystko szybsze i też cały proces gojenia będzie szybciej przebiegał. Dlatego ja sobie to wzięłam bardzo mocno do serca. Po wszystko sięgałam sobie sama, czy tam po herbatkę, czy wstawałam, właśnie non-stop wstawałam z łóżka i krążyłam, cały czas chodziłam. Czułam się nawet lepiej, odczuwam mniejszy ból w tej klatce piersiowej, takie mniejsze ciągnięcie, kiedy sobie właśnie wstawałam, chodziłam, co jakiś czas siadałam, niż kiedy leżałam bez ruchu. To zastyganie w bezruchu wbrew pozorom było najbardziej takie nieprzyjemne momentami. Tak samo nie miałam problemu, żeby wieczorem wykonać całą pielęgnację, więc normalnie umyłam sobie twarz, nałożyłam właśnie pielęgnację. To samo zrobiłam rano. Rano nawet pościeliłam sobie łóżko, więc tak jak jeżeli byłam w stanie pościelić łóżko, to znaczy, że mogłam się naprawdę swobodnie ruszać. Mogłam się sama ubrać, nie musiał mi ktoś tam zakładać płaszcza, wszystko mogłam sama robić. Oczywiście jedyne, czego nie róbcie pod żadnym pozorem, to niczego nie podnoście. Nawet tej torby, którą przynieście ze sobą do szpitala, nie podnoście. Pielęgniarka na pewno wam pomoże.
pomoże i osoba, która po Was przyjechała, żeby Was odebrać ze szpitala, bo sami ze szpitala nie wyjdziecie, musi ktoś po Was przyjechać, to poproście te osoby, żeby właśnie wzięła od Was wszystkie rzeczy, nawet jakąś malutką torebeczkę. Tak jak wspominałam, miałam problem z tym, żeby zrzemnąć się w środku dnia, natomiast noc przespałam bardzo dobrze, dostałam oczywiście jakieś leki nasenne i przespałam całą noc. Tak jak zasnęłam, tak się nie obudziłam. Nawet kiedy przychodziła pani pielęgniarka i coś tam zmieniała, jeżeli chodzi o kroplówki, to nie było z tym w ogóle żadnego problemu, to znaczy mnie to kompletnie nie obudziło. I dostałam informację, że spałam cały czas w jednej pozycji, bardzo prawidłowo, nie kręciłam się, nigdzie tam nie przekręcałam, więc nie dochodziło do żadnych urazów w nocy, nie musiałam nie budzić, więc wszystko było w ogóle super, jeżeli chodzi o noc. Natomiast z takich rzeczy nieprzyjemnych, które mi towarzyszyły, no to ten ból związany z wenflonem, no on był na tyle nieznośny, że w pewnym momencie ten wenflon mi ściągnięto i te leki przeciwbólowe i antybiotyki po prostu dostałam w pewnym momencie podane już w tabletkach, a nie przez kroplówkę. Jeśli chodzi o samą narkozę, ponieważ tej narkozy obawiałam się najbardziej i szczerze mówiąc, narkoza była jednym z powodów, o których Wam już kiedyś, już dawno temu wspominałam, że właśnie dlaczego nie chciałabym wykonać operacji piersi, to kiedyś o tym mówiłam. I mówiłam właśnie o tym, że narkoza jest jednym z powodów, dla których chyba bałabym się po prostu poddawać kolejnej operacji, bo poprzednią moją narkozę przeszłam bardzo źle, i wybudzenie było bardzo hardkorowe. I poprzednim razem okazało się, że u mnie wystąpiła reakcja alergiczna na jeden ze sterydów, który został mi podany właśnie po to, żeby tej reakcji alergicznej nie było. To było w tym momencie, kiedy miałam tę operację nosa. To już tutaj, wiedząc o tym, że coś takiego u mnie się pojawiło, lekarze wiedzieli, jak temu zapobiec i taka sytuacja nie miała już miejsca. Dlatego zarówno zaraz po operacji, jak i kolejne godziny, czyli tam kolejne 48 godzin i tak dalej, czułam się bardzo dobrze. Czułam się bardzo dobrze, ale oczywiście ból mi towarzyszył. W ogóle ten pierwszy dzień po operacji to był dzień, w którym bolało mnie najmniej i byłam szczerze mówiąc zdziwiona, znaczy bolało mnie najmniej, bo pewnie środki przeciwbólowe bardzo dobrze jeszcze działały i dopiero ból mi się zaczął późnym wieczorem tego pierwszego dnia po operacji, a tak w ciągu dnia to byłam zdziwiona w ogóle, że wszystko jest super, nawet poszłam na spacer i w ogóle czułam się naprawdę bardzo dobrze. Natomiast właśnie wieczorem zaczął się ten ból i on mi tak towarzyszył przez mniej więcej 4 dni po operacji i przez te 4 dni przyjmowałam leki przeciwbólowe i po tych 4 dniach już było spoko. Rano po operacji, jedną z pierwszych wizyt, jaką miałam, nie licząc oczywiście wizyt pielęgniarki, która przychodziła i sprawdzała, czy tam wszystko w porządku, były mi podawane wszystkie leki, to jedną z pierwszych wizyt była wizyta fizjoterapeuty, który pokazał mi, jakie ćwiczenia powinnam codziennie wykonywać i jakie masaże również wykonywać, z jakim dokładnie naciskiem na te piersi i tak dalej, żeby pozbyć się jak najszybciej tego obrzęku, żeby ulżyć tym piersiom, jeżeli chodzi o jakiś ból, napięcie i właśnie te obrzęki. I jakie ćwiczenia wykonywać, żeby zwiększać zakres ruchu rąk i żeby nie dochodziło właśnie do takich spięć tutaj w barkach, w rękach, w szyi, więc to w ogóle jest rewelacja. Jeżeli wykonujecie te ćwiczenia zgodnie z zaleceniami, to jestem, myślę, że żywym przykładem tego, że można naprawdę bardzo dobrze sobie radzić po operacji właśnie z tym takim dochodzeniem do siebie. Otrzymujecie również informację o tym, że możecie taką fizjoterapię wykonywać po zabiegu i to jest zarówno, to są ćwiczenia i masaże właśnie z fizjoterapeutą, jak i później w momencie, kiedy już stróbki z Waszej blizny odpadną, to możecie na taką kosmetologię związaną z tą blizną, z tym, żeby ta blizna była jak najszybciej, w jak najszybszym czasie i jak najładniej wygojona i tak totalnie właściwie wygumowana, można by powiedzieć. Więc macie takie konsultacje z fizjoterapeutą, a w późniejszym czasie również z kosmetologiem
Ale tego wszystkiego dowiadujecie się oczywiście już na miejscu. Po operacji przyszedł również pan doktor. Mogłam wtedy zobaczyć po raz pierwszy swoje piersi bez stanika. Widziałam również takie nagranie z sali operacyjnej, taki krótki film przed i po, jak te piersi zaraz wyglądały. Co było w ogóle bardzo, bardzo fajne, że można sobie to zobaczyć, ten efekt przed i po, to robi naprawdę duże wrażenie. No i widzicie po raz pierwszy swoje piersi, pan doktor sprawdza opatrunki, sprawdza to wszystko, jak to wygląda po nocy. Jeżeli wszystko jest w porządku, to możecie zjeść śniadanie i zostajecie wypisani do domu. Oczywiście, tak jak już wspominałam, musi ktoś po was przyjechać. Jeśli chodzi o drogę powrotną do domu, to warto zwrócić uwagę na to, żeby nie zapiąć się pasami tutaj, żeby te pasy nie przechodziły wam przez pierś, bo w momencie hamowania moglibyście się w tym miejscu uszkodzić. Podróż powinna też przebiegać jak najłagodniej, jak najmniej jakichś drastycznych hamowań, czy wjeżdżania gdzieś w jakieś dziury, czyli jazda naprawdę bardzo spokojna, bardzo powolna, o ile się da to zrobić, bez jakichś po prostu gwałtownych ruchów, dlatego że to będzie dla was bolesne i może być w jakiś sposób niebezpieczne. Pas jest dobrze sobie założyć w ten sposób, żeby był nieco niżej, albo opuścić się na siedzeniu do takiej pozycji prawie że leżącej, do takiej, takiej niskiej, żeby po prostu ten pas nie naciskał wam idealnie na okolice klatki piersiowej. Jeśli chodzi o opatrunki, to zmieniacie je sobie sami. Pierwszą taką zmianę opatrunku wykonujecie na drugi dzień po powrocie do domu. Tego dnia, kiedy wracacie, macie opatrunki w szpitalu jeszcze wymienione, więc nie ruszacie tam niczego. Wtedy możecie się po raz pierwszy też umyć. Warto się zaopatrzyć w mydło biały jeleń. Wtedy takim mydłem myjecie dokładnie okolice klatki piersiowej. Bardzo delikatnie też te okolice, w których macie szwy. Spryskujecie to środkiem dezynfekującym, jakimś okteniseptem i zakładacie na to jałowe gazy i dopiero wtedy możecie założyć z powrotem stanik. Stanika nie zakładacie po prostu, jeżeli tych gaz nie macie, jeżeli nie macie założonego opatrunku, dlatego że na tym staniku mogą być jakieś bakterie, to mogłoby się przedostać do rany, no i wtedy mogłoby się zacząć dziać coś złego, więc o opatrunku musicie koniecznie pamiętać, ale myślę, że o tym również przypomni wam i lekarz, i pielęgniarka na miejscu, jeszcze w szpitalu. Jeśli chodzi o stanik pooperacyjny, to ja jestem zdania takiego, że warto jest się zaopatrzyć w dodatkowy stanik, bo jeden dostajecie oczywiście po operacji w szpitalu i ten stanik zabieracie ze sobą do domu, w tym staniku potem spędzicie bardzo duży kawał waszego życia, bo tego stanika nie ściągacie ani w nocy, ściągacie go tylko na chwilę, kiedy się myjecie i prysznice też, pamiętajcie o tym, żeby to były prysznice, absolutnie kąpiele są wykluczone, prysznice krótkie, jak najkrócej w ogóle gdzieś oblewanie się wodą w okolicy klatki piersiowej, więc jeżeli myjecie się, to warto umyć się najpierw wszędzie, a dopiero na sam koniec tak tę klatkę piersiową oblewać wodą, żeby jak najmniej kontaktu, jak najmniej to było rozmoczone, jak najmniej kontaktu właśnie z wodą tam było. Wszystko suszacie też ręcznikami papierowymi. No po prostu higiena na najwyższym poziomie w tym momencie. Dezynfekujecie się również ręce przed nałożeniem czegokolwiek, przed dotykaniem tutaj tych okolic, przed wykonywaniem masażu. Pamiętajcie o takich rzeczach, bo jeżeli zwracacie uwagę na takie właśnie drobne rzeczy, to tym większe prawdopodobieństwo, że ten cały proces gojenia będzie przebiegał szybko i bardzo ładnie. Warto jest się zaopatrzyć po operacji w jeszcze jeden albo i nawet dwa staniki, tak żeby mieć łącznie na przykład trzy staniki po operacji. To jest moje zdanie. To oczywiście jest bardzo indywidualna sprawa, ale ja myślę, że to jest najwygodniejsza opcja. Te staniki niestety są dosyć drogie, bo one kosztują gdzieś powyżej 300 zł i to jest droga impreza, natomiast w tych stanikach będziecie przez parę kolejnych miesięcy chodzić, dlatego myślę, że inwestycja w ten stanik jest inwestycją w porządku dla właśnie też dobrego procesu gojenia się wszystkiego. I kupując dla siebie ten dodatkowy stanik, to ja doradzałabym wam zakup czarnego stanika. Są zazwyczaj czarny, biały i cielisty. Biały robi się
straszny po jednym praniu, serio, masakra. Cieli z tego nawet nie kupowałam, bo nie. I kupiłam jeden czarny i okazało się, że w tym czarnym jest mi najwygodniej i najlepiej on wygląda pod ubraniami, bo on wygląda trochę jak taki top sportowy, nie wyróżnia się tak bardzo. Plus nie widać na tym materiale tak szybko jakichś takich zniszczeń. Ten biały nie tylko, że się zmychacił od razu po pierwszym praniu, to do tego w ogóle wyglądał tak nieestetycznie właśnie po tym pierwszym praniu, dlatego ja bym tak doradzała raczej w te czarne. I jeśli chodzi o moje doświadczenie, bo ja niestety się troszeczkę przejechałam na pierwszym zakupie stanika, bo kupiłam ze zbyt małą kompresją, ze zbyt małym uciskiem na piersi, dlatego musiałam kupić kolejny i już wtedy kupiłam taki sam jak ten, który dostałam w szpitalu i to był stanik firmy marki Anita i on jest super. On jest naprawdę super i ten czarny jest wykonany z jakiegoś takiego trochę innego materiału niż ten biały, w sensie on się tak nie psuje po praniu, że wygląda w ogóle super po każdym praniu, wygląda cały czas tak samo, nic się z nim dziwnego nie dzieje, dlatego ten stanik tak z czystym w ogóle sumieniem mogę Wam polecić. Jeżeli macie te 300 gdzieś wywalić, to śmiało możecie właśnie ten stanik. Jeśli chodzi o pas uciskowy, który macie do tego stanika, to nosicie go przez taki czas, jaki nakazuje Wam Wasz lekarz. To jest bardzo indywidualna sprawa i część dziewczyn ten pas będzie nosiła tylko przez pierwszy miesiąc, a część z Was będzie musiała go nosić przez kilka miesięcy. Albo na przykład będzie go nosiła przez miesiąc albo dwa i rano i w nocy, a później przez jakiś tam kolejny czas, na przykład tylko w ciągu dnia albo tylko w ciągu nocy. To jest naprawdę indywidualne, to konkretnie musi Wam powiedzieć lekarz. To jest związane z bardzo wieloma czynnikami, dlatego tutaj nie sugerujcie się ani tym, co jest napisane w internecie, ani tym, co mówią Wam Wasze koleżanki, tylko dokładnie zaleceniami Waszego lekarza. Warto jest też zwracać uwagę na to, jak nosicie ten pas. Ten pas powinien być mocno zaciśnięty i ułożony w odpowiedniej pozycji nad piersiami. Nie powinien być za nisko, nie powinien być też za wysoko. Powinien być, ale te pozycje też pokazuje Wam dokładnie pielęgniarka i lekarz przed wypisem i również podczas kontroli, więc tutaj po prostu zwróćcie uwagę na to, jak ten pas powinien leżeć, zwróćcie uwagę na to, jak zostanie on ustawiony właśnie przez pielęgniarkę po założeniu stanika i wtedy myślę, że będzie wszystko git. Jeśli chodzi o sen, no to tutaj pojawia się dla wielu osób dosyć mocny problem, dlatego że spanie w innej pozycji niż na plecach jest wykluczone. Odpada spanie na boku, odpada spanie na brzuchu, tak absolutnie w ogóle jest to niedopuszczalne. Spanie tylko na plecach, dlatego tutaj taka moja rekomendacja to jest właśnie ta inwestycja w tę poduszkę ortopedyczną. Warto sobie dobrać właśnie taką poduszkę do tej pozycji, dlatego że ta pozycja będzie Wam również przez kilka kolejnych miesięcy towarzyszyła. No i w moim przypadku to okazało się dosyć sporym problemem, dlatego że ja, jak być może część z Was już wie, jakiś czas temu uszkodziłam sobie kręgosłup i spanie w tej pozycji właśnie na plecach jest dosyć uciążliwe, dlatego że w odcinku lędźwiowym ja mam ten kręgosłup uszkodzony. No i kiedy śpię na plecach, to po prostu obciążam tę część. Wstawałam rano w tych kolejnych dni po operacji z przeogromnym bólem kręgosłupa. Powiem szczerze, że bardziej bolał mnie kręgosłup niż klatka piersiowa. Zdecydowanie bardziej. I był moment, że zastanawiałam się, czy ja te tabletki przeciwbólowe biorę bardziej na kręgosłup, czy bardziej na ból w klatce piersiowej, bo to wstawanie było momentami takie, że naprawdę musiał mnie Maciek po prostu podnosić z łóżka, bo nie byłam nawet w stanie w tej bezpiecznej takiej pozycji się podciągnąć na nodze i unieść rano, bo po prostu czułam się jak zamrożona w tej okolicy kręgosłupa. Dlatego bardzo, ale to bardzo zalecam Wam fizjoterapię. Nie rezygnujcie z tego absolutnie. To nie są pieniądze wyrzucone w błoto, to nie jest jakieś widzimisię, to jest rzecz, która pozwala Wam wrócić do jakiegokolwiek stanu używalności w szybszym tempie i też pomaga całemu Waszemu kręgosłupowi, nie tylko tutaj okolicy właśnie klatki piersiowej, ale również Waszym barkom. Pomaga również temu, żeby całe napięcie z szyi zeszło, bo tutaj się bardzo dużo napięć po operacji jest w stanie wytworzyć, więc jeśli mieliście problemy jakieś z plecami wcześniej, to teraz te problemy tylko się nasilą. Dlatego fizjoterapia bardzo ważna. Po operacji nie miałam żadnych siniaków na ciele, nic kompletnie, w żadnym miejscu u mnie się nie pojawiło. Miałam tylko jakieś takie delikatne stróbki
w okolicy cięcia i dostałam dokładną informację na temat pielęgnacji tej blizny, kiedy jakiego kremu można używać, kiedy można zacząć wykonywać konkretny masaż związany z tą blizną, więc na początku oczywiście tam niczego nie dotykacie, możecie się tylko tym bepantenem albo alantanem smarować okolice piersi, właśnie okolice gdzieś przy tej bliźnie, natomiast też nie za mocno, nie za dużo, na początku też tutaj po samej bliźnie niczym nie smarujecie, żeby tego nie rozmiękczać. Jedyne co robicie, to właśnie dezynfekujecie te okolice i zakładacie sobie opatrunki. Do momentu, kiedy właśnie te strupy nie odpadną, to uważacie z tym, żeby tego nie rozmiękczać, żeby to się po prostu bardzo ładnie i sucho wygoiło. Od samego początku, tak jak już mówiłam, sama się kąpałam. Mówię o tym dlatego, że to była też jedna z rzeczy, która trochę mnie odciągała i odstryczała od myśli o tym, że mogłabym takiej operacji się poddać, dlatego że jedna z moich koleżanek, która taką operację jakiś czas temu przechodziła, to bardzo długo dochodziła do siebie. Przez jakiś czas mył ją jej mąż i to dosyć długo, w ogóle bardzo długo nie ruszała rękami i myślałam, że to jest taka norma. Natomiast i lekarz, i fizjoterapeuta powiedział mi, że to nie jest normą i to wynika raczej z tego, że ta osoba najwyraźniej nie ruszała z własnej woli rękami i nie robiła tego z własnej woli, co jest bardzo dużym błędem, jeśli chodzi o cały ten proces wracania do siebie po operacji, więc jeśli jesteście po operacji, to pamiętajcie o tym, żeby właśnie zwiększać ten zakres ruchu i jak najwięcej rzeczy starać się robić samej wokół siebie. Oczywiście w miarę możliwości, tutaj też nie chodzi o to, żeby się jakoś strasznie popisywać przed swoim otoczeniem, tym jacy wy jesteście samodzielni, tylko w miarę waszych możliwości, ale to, że was gdzieś tam coś delikatnie zaboli, to jest normalne, jesteście po operacji, ma prawo was zaboleć, ale im więcej rzeczy robicie sami wokół siebie, tym szybciej też do siebie wracacie. Przez cały ten czas, kiedy wyszłam ze szpitala, pierwszą wizytą kontrolną, którą miałam u lekarza i również wizytą u fizjoterapeuty następną, która również wtedy się odbyła, czyli po tych 2 tygodniach, przez ten cały czas wykonywałam dokładnie te ćwiczenia, które były mi zalecane. Ruszałam się, spacerowałam, wykonywałam te ćwiczenia kilka razy dziennie i 2 razy dziennie wykonywałam sumiennie masaże. To przyniosło bardzo dobre skutki, dlatego że tak jak już mówiłam, ten zakres ruchu rąk super, w ogóle poruszanie się, jakieś schylanie, robienie wokół siebie wszystkich rzeczy, mycie włosów i tak dalej, dosyć szybko do tego wszystkiego mogłam sama wrócić. Właśnie mycie włosów było największym problemem przez te pierwsze 2 tygodnie. Przez ten czas zalecałabym wam, żeby po prostu ktoś to za was robił, czy wasz partner, partnerka, czy ktoś znajomy, czy po prostu do fryzjera idziecie i prosicie o mycie włosów, bo samemu lepiej gdzieś tam się nie schylać i nie podnosić rąk do góry. Natomiast te masaże też bardzo mocno odciążały to uczucie takiego wypełnienia i właśnie te obrzęki zmniejszały, więc to w ogóle super. Czy miałam moment taki zwątpienia a propos tego, czy dobrałam dobry rozmiar biustu? Z momentu zwątpienia nie, natomiast przez chwilę się zastanawiałam jeszcze wtedy, kiedy był ten obrzęk, czy jeśli ten obrzęk zejdzie, to te piersi nie zrobią się takie za małe, czy jednak ten implant nie jest za mały. I ponoć jest to, czy ten implant nie jest za mały, to jest to jedna z największych obaw w tym kierunku, w sensie właśnie nie, że są za duże, ale czy nie są za małe. Jest to ponoć jedna z najczęstszych takich myśli, które towarzyszą kobietom zaraz po tym, jak ten obrzęk zaczyna schodzić, bo na początku zwykle jest, o Jezu, jakie one są ogromne i w ogóle jak one są bardzo wysoko. I to jest zupełnie normalne, że te piersi są wysoko, to jest normalne, że one się wydają troszeczkę za duże i w ogóle są w jakiejś takiej, w takim dziwnym kształcie ze względu właśnie na ten obrzęk i na to, że one są uniesione, one dopiero z czasem zaczną się układać, opadać i przyjmować dokładnie tę taką naturalną pozycję, którą przyjąć powinny, więc tutaj się w ogóle nie przejmujcie czymś takim. Też nie przejmujcie się tym, że pierś jedna może być większa, druga mniejsza, nie przejmujcie się tym, że jedna pierś może być twardsza, druga bardziej miękka, to są wszystko jakby rzeczy bardzo, bardzo normalne, ale jeżeli cokolwiek wzbudza wasze wątpliwości, pamiętajcie o tym, że powinniście mieć tę możliwość, aby w każdym momencie do swojego lekarza móc się odezwać, móc się z nim skontaktować. Niezależnie od tego, czy to jest noc, czy to jest jakieś święto, czy to jest weekend, to musicie mieć tę możliwość, żeby w razie W z lekarzem, który wykonywał waszą operację, móc się kontaktować. Ja jak najbardziej taką możliwość miałam, więc wszystkie rzeczy, które działy mi się gdzieś tam dookoła tego procesu gojenia,
były od razu na bieżąco wyjaśniane z lekarzem i faktycznie zawsze, kiedy dzwoniłam, to albo chwilę później pan doktor oddzwaniał, jeśli nie odbierał od razu telefonu, albo od razu właśnie ten telefon odbierał, więc kontakt był super i wszystko było od razu wyjaśniane, bo wiecie, gdyby była taka sytuacja, że coś naprawdę się dzieje poważnego, a wy to zbagatelizujecie, nie dacie znać, to potem nie możecie mieć pretensji do lekarza, że coś się goi nie tak, bo jeżeli zadziałacie od razu, to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu wszystko będzie się ładnie goiło i można zadziałać zawczasu. Jeżeli przeciągniecie jakąś sprawę i coś, co wydawało Wam się trywialne, okaże się czymś poważnym, co doprowadziło do tego, że na przykład robi się jakaś odleżyna, czy coś się źle goi, czy jakaś blizna źle się coś tam zrasta, to wtedy możecie mieć pretensje tylko do siebie w takim momencie. Jeżeli oczywiście nie zwrócicie na to uwagi odpowiednio wcześnie. A na co zwracać uwagę, to też pan doktor czy pielęgniarki na pewno Wam zwrócą uwagę i też gdyby Was właśnie coś bolało, coś wydawało Wam się nie do końca w porządku, to tak jak już mówiłam, od razu zgłaszajcie się z tym do swojego lekarza. Tu jeszcze chciałam wrócić do tego tematu, tak pokrótce, dlaczego ten biust chciałam zrobić. No chciałam zrobić biust, bo mam prawie 40 lat. Przez całe moje życie tego biustu nie miałam i szczerze mówiąc, no przyszedł taki moment, że chciałam zobaczyć, jak to jest mieć biust, mieć chociaż trochę wypełniony ten biust, nie licząc tak naprawdę okresu, kiedy byłam w ciąży, kiedy ten biust był wtedy większy i bardziej pełny, to nie licząc tego momentu, to przez całe swoje życie tego biustu nie miałam. Tak jak już mówiłam, właśnie jedynie ten okres ciąży, natomiast w okresie ciąży całe proporcje ciała waszego są inne, więc zupełnie inaczej to wygląda i też nawet kiedy ten biust jest pełniejszy, no to brzuch też macie pełniejszy, w ogóle cali jesteście pełniejsi i zupełnie inaczej to wygląda i zupełnie inaczej z tym się czujecie. I stwierdziłam, że po prostu ja chciałabym jeszcze w tym swoim krótkim, ludzkim życiu zobaczyć, jak to jest, po prostu mieć inną proporcję ciała, zobaczyć, jak to jest mieć te okolice klatki piersiowej pełniejsze. Tyle. Pojawiały się takie Wasze komentarze, że to jest związane albo u mnie z kompleksami i to musi być związane z kompleksami i koniec i basta, albo takie głosy, że ja jestem po prostu narcyzem, bo nie ma innej opcji. Nie jestem narcyzem, nie miałam również kompleksów związanych z klatką piersiową. Dla mnie po prostu temat biustu nie istniał wcześniej. Ja się nad nim specjalnie nie zastanawiałam. To nie był dla mnie ani powód do dumy, te moje cycki, ani to nie był powód do wstydu. To po prostu nie był dla mnie powód do jakiejś specjalnej rozkminy. To nie był temat do rozmów, do omawiania. To nie był temat, na którym ja się specjalnie zastanawiałam. Po prostu przyszedł taki moment, kiedy nad tym zastanawiać się zaczęłam. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Ludzie się zmieniają. Zmieniają się ich gusta, zmienia się zdanie na jakiś temat w ciągu lat ich życia i u mnie również do takiej zmiany po prostu doszło i uznałam, że to jest najlepszy moment na to. No. Jestem dorosła, mam poustawiane swoje życie, nie chcę już zachodzić w ciążę, chciałabym, jestem jeszcze młoda, ale jestem już dojrzała, więc kiedy, jak nie teraz, mam zrobić sobie tę operację, jeśli w ogóle tę operację chcę mieć zrobioną? No. I powiem Wam szczerze, że uważam, że to była najlepsza decyzja w ogóle, jaką mogłam podjąć, jeżeli chodzi o ten temat. I strasznie się cieszę. Bardzo podoba mi się efekt, który na moich piersiach w tej chwili jest. Jest mega naturalnie. Myślę, że większość osób nigdy w życiu by nie powiedziała, że te piersi są po operacji. One, jeżeli jestem ubrana, to właściwie nie widać specjalnej różnicy. Natomiast ciuchy, które są z dekoltem, wyglądają super. Jakieś stanieki sportowe, wszystko wygląda naprawdę super na tych piersiach, moim zdaniem naprawdę jest mega efekt. Jest dokładnie taki efekt, jak sobie wymyśliłam. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że to zostanie osiągnięte, bo wiadomo, że w głowie możecie sobie idealizować te wizualizacje, która następuje. Natomiast u mnie się to udało tak na ten moment ze 100% dokładnością i też jak na ten moment wszystko na razie goi się super. Jedyne co to w jednej z blizn dłużej utrzymywał mi się strupek i właśnie dzisiaj wróciłam kolejnej fizjoterapii.
fizjoterapii i na tej fizjoterapii też poproszono pielęgniarkę, żeby mi ten strupek lekko tam naruszyła. Okazało się, że ten strupek można ściągnąć. Oczywiście sami strupków nie odrywacie. Czekacie, aż one same odpadną. Jeśli długo nie odpadają, to jest rzecz, którą się może zająć pielęgniarka. Wy sami tam nic nie grzebcie przy tym. Więc jeżeli to miejsce po tym strupku teraz zagoi się już samo i nic tam się nagle nie wydarzy, no to będzie można powiedzieć, że w ogóle wszystko przebiegło doskonale. Dopóki oczywiście ta jedna taka mała kropka na tym bliźnie się jeszcze nie zasklepi, no to na razie nie zabieram głosu w tym temacie. No to tutaj jeszcze chciałabym dodać, że te proporcje ciała, które się zmieniają, to są proporcje, których nie mogłabym uzyskać w żaden naturalny sposób, żadnymi ćwiczeniami. No, nie byłabym w stanie po prostu tego zrobić. Tak jak możecie wypracować swoją figurę, tak jak możecie wypracować ewentualnie pośladki gdzieś do jakiejś wielkości, jak możecie nad wieloma rzeczami w waszym ciele zadziałać, tak no z piersiami niewiele zrobicie. Oprócz tego, że oczywiście ćwiczenia klatki piersiowej pomagają ten biust unieść, no ale ten biust trzeba najpierw mieć, żeby go unieść, tak? W moim przypadku biust był na tyle mały, że tak jak już wspominałam o tym, tam był stwierdzony po prostu zanik tego biustu, więc no nie było tam czego unosić wcześniej. Teraz okres cały leczenia dobiegnie końca, to oczywiście takie ćwiczenia gdzieś na okolice klatki piersiowej również jak najbardziej dobrze jest wykonywać po to, żeby właśnie ten mięsień pracował i po to, żeby wszystko ładnie trzymało nam się w górze, bo oczywiście biust również ulega prawom grawitacji i również z procesami starzenia tutaj jakby no on nie stoi im naprzeciw, tylko idzie razem z nimi, więc tutaj należy o swoje ciało dbać, tak jak dbaliście przedtem. Jeżeli chodzi o mój ruch, to już na ten moment mogę sobie wrócić do takich delikatnych ćwiczeń, na przykład jeżdżeniu na rowerku, ale nie można cały czas obciążać klatki, czyli nie opieracie się, nie wykonujecie żadnych ćwiczeń obciążających tutaj klatkę, nie możecie niczego dźwigać i tak dalej. No i na ten moment tak to u mnie wygląda. Tak wyglądała moja operacja, tak wyglądał cały proces gojenia się. Cały czas jestem oczywiście w fizjoterapii. Myślę, że będę miała jeszcze więcej tych godzin fizjoterapii ze względu też na mój kręgosłup. Ja jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o klinikę, to szczerze tę klinikę Wam bardzo polecam. Mam porównanie z inną kliniką, która również była super, natomiast tutaj to jest taki no hotel pięciogwiazdkowy, można by powiedzieć. Jest wszystko super, jakby i pielęgniarki, i cała i lekarze, wszyscy, z którymi tam pracujecie nad tym efektem. Wszyscy chcą tego efektu jak najlepszego, więc możecie się spodziewać tego, że zajmą się Wami jak najlepiej. Będę do Was oczywiście wracała z jakimś takim update'em po jakimś czasie, kiedy już się wszystko pięknie zagoi. Tak na ten moment wygląda cała sprawa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście możecie je zostawiać w komentarzach. Dziękuję raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia. Pa!